Już jutro startuje Święto Trzech Braci, to największa impreza po obu stronach Olzy, wszyscy na nią czekają, ale zanim powiemy o tym, co się będzie działo przez najbliższe trzy dni, skupmy się może na tych nowościach, bo pojawiają się nowości. No właśnie, jesteśmy na Starym Targu, który jak Państwo widzicie pięknie wygląda bez samochodów i bez straganów. Stary Targ w tym roku w zupełnie innej odsłonie. Do tej pory być może Państwo pamiętacie to miejsce z hałaśliwego placu zabaw, karuzel i innych dziwnych urządzeń i głośnej muzyki. Teraz muzyki nie zabraknie w tym miejscu również i śmiechu i radości. Od jutra scena druga właśnie na Starym Targu, scena familijna, na niej występy dzieciaków, zespołów lokalnych, folklorystycznych, warsztaty dla całych rodzin, dla dzieciaków. Będzie też jutro i pojutrze woda z cieszyńskich wodociągów, zupełnie darmowa, bo upał nam dokucza dosyć mocno. Co widać dzisiaj, biegamy od rana, więc naprawdę dzieje się tutaj sporo. Wystąpi też orkiestra, ta cieszynianka, będzie klezmer, no naprawdę sporo atrakcji w tym miejscu. W godzinach bardzo przyjaznych rodzinom, czyli od jutro startujemy od 12, w sobotę od 10, w niedzielę też od 12, także zapraszamy na Stary Targ również, alternatywnie zupełnie. Alternatywnie, ale ta główna scena będzie na cieszyńskim rynku, co tam się będzie działo, co tego pierwszego dnia? Główna scena na cieszyńskim rynku i tam duże koncerty. Jutro Margaret i Grubson, czyli potężna dawka nowoczesnej, współczesnej muzyki pop. Margaret właśnie nagrała, wydała nową płytę, pierwszą w całości po polsku, z zupełnie nowym brzmieniem, nową muzyką. Piosenki z tej płyty również jutro usłyszymy. A po Margaret Grubson, legenda hip-hopu, artysta trochę przełamujący konwencje i 100% show na żywo. Kto widział Grubsona już wcześniej, no to będzie chciał go jutro zobaczyć. Kto nie, zapraszam serdecznie. To pierwszy dzień. Co w sobotę? W sobotę łączymy generacje, bo najpierw Ramolsi, czyli taki skład grający piosenki z lat 60., 70., 80. i 90. w bardzo zabawnej odsłonie. Także będą hity znane, ale podane w nowy sposób. Będzie też Wanda i Banda, zespół doskonale znany. No i na deser, albo w zasadzie na deser, danie główne wieczoru, Nocny Kochanek, zespół jeden z najbardziej popularnych obecnie zespołów rockowych w tym kraju, zapełniających sale koncertowe. W ubiegłym roku na festiwalu Poland Rock, czyli spadkobiercy festiwalu Woodstock, na żywo oglądało ich ponad 700 tysięcy osób. Zobaczymy, jak będzie na rynku w Cieszynie. W każdym razie zapowiadają, że będzie duży show z dobrym światłem, pirotechniką i różnymi atrakcjami, o których jeszcze my sami nie wiemy. Ostatni dzień Święta Trzech Braci? Ostatni dzień Święta Trzech Braci to taki dzień familijny, tak zazwyczaj bywało. Wyjątkiem był rok ubiegły i nie inaczej będzie teraz. Będzie miejsce na kabaret, kabaret pod Wyrwi Groszem, będzie zespół The Postman, czyli tak naprawdę najlepszy chyba w Polsce zespół grający i wyglądający jak Beatlesi. Na koniec Mateusz Mijal, ale będzie też coś specjalnego od naszych miast partnerskich, bowiem zapowiedziały nam się delegacje z Pucka, bułgarskiego Bałciku i słowackiej Rożniawy. I będzie można zespoły z tych właśnie miast na scenie, na dużym rynku oglądać. Ale Święto Trzech Braci to również szereg tych imprez towarzyszących, sportowych, wystawy i tak dalej. Rzeczywiście, tego jest mnóstwo. Odsyłam na nową stronę Święta Trzech Braci, s3b.city, nowa domena międzynarodowa, polsko-czeska, łatwa do zapamiętania i wpisania w przeglądarki. Tam jest pełny program. Zapraszam w sobotę również na Święto Cieszyńskiej Wenecji. Zupełnie uciekamy od rynku i od zgiełku w tamto miejsce. A w niedzielę bieg tropem Trzech Braci, 9:30, zbiórka na rynku, bieg z nagrodami, więc sporo tych atrakcji dodatkowych również. Będzie się działo, czyli co, zapraszamy serdecznie? Zapraszamy serdecznie. Pogoda, mamy nadzieję, dopisze. Patrzymy w prognozę pogody, będzie gorąco, mili Państwo. Będzie gorąco, czyli jutro się widzimy na rynku. Widzimy się, zapraszamy, ale wcześniej oczywiście o 17:00 na Moście Przyjaźni pod zamkiem. Oczywiście, tradycyjny korowód, którego nie może zabraknąć. Tradycyjny korowód, cieszyński strudel, spotkanie mieszkańców i władz. No a potem wracamy na rynek w Cieszynie i zabawa się rozpocznie. Dzięki. Dziękuję bardzo.